Zagraliśmy dla młodego Karolka, bardzo fajna inicjatywa. No, mecz przeciwko Brzegowi sam w sobie bardzo przydatny, bo niedługo gramy puchar z trzecioligową Stalówką. No, bardzo fajne przetarcie, no i cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Rywal, no wiadomo, różnica klas była widoczna, drużyna przeciwna nastawiła się na obronę. No, utrzymywaliśmy się w większości meczu przy piłce, stwarzaliśmy dużo sytuacji bramkowych. No, bramkarz KP miał dzień konia i dużo razy ratował swój zespół przed utratą bramki, no, ale wygraliśmy w pełni zasłużenie 4-0, no, to cieszy. No, na pewno mogliśmy wykorzystać więcej sytuacji, no, ale nad tym trzeba popracować. Tak, to był mecz ciężki, może wynik był wysoki, ale ciężko się grało, drużyna się cofnęła. Ale to był mecz sparingowy, podeszliśmy do meczu, żeby bardziej to wybiegać niż powalczyć o najwyższe cele, ale tak jak gramy zawsze w meczach ligowych, graliśmy piłką, próbowaliśmy się utrzymać przy piłce i stwarzać sobie sytuację. Akurat mi Tadziu Socha wycofał piłkę tak na 13 mecz, 14. Nawet się nie zastanawiałem, tylko próbowałem podkręcić piłkę po długim słupku. Akurat wpadła, cieszę się bardzo. Cieszymy się bardzo, że nas zaprosili tutaj na mecz, że to był mecz charytatywny dla chorego Karolka. My jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że mogliśmy zagrać dla tego chłopca i życzymy mu jak najlepszego zdrowia.